Ja chciałem nawiązać do czasów młodości, kiedy spotkałem się z ludźmi, którzy żyli przed I wojną światową. Więc pierwsze spostrzeżenie, które mi powiedział stary warszawiak. Tutaj w Parku Łazienkowskim podczas zaboru rosyjskiego była karteczka. Psom i Żydom wstęp zbroniony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Mój teść, nieżyjący już od dawna, wstąpił do Polnische Wehrmacht w Ostrołęce. I w 18 roku, gdy Piłsudski tutaj już odbił władzę, pułkownik Januszajtis dokonał zamachu. I mój teść szereg lat zachodził w głowę, kto ten zamach stłumił. Proszę Państwa, gdy pułkownik Jelenta już był obożnie chory, to tutaj my z kolegami, z koleżankami z kościoła świętego Stanisława Kostki udaliśmy się do domu pułkownika Jelenty. No i tak w trakcie rozmowy ja mówię, że taka była historia. A on się śmiecha. Proszę Pana, to ja stłumiłem. Dobrze. Januszajtis wystąpił przeciwko Piłsudskiemu, a Piłsudski go nie gnębił. Awansował go na generała. Inny przykład. Mówi się, że Witos był gnębiony przez Piłsudskiego. A tak prawdę powiedziawszy, on się zeszmacił. Dlaczego się zeszmacił? Bo wyjechał do Pragi, a w Pradze było wylęgarnia tego banderyzmu. Do każdej innej stolicy mógł wyjechać, ale nie do Pragi. Przecież stosunki polsko-czechosłowackie były napięte. Raz o Cieszyn, drugie chodziło o tę brygadę syberyjską. Polscy żołnierze zdobyli trochę złota, nawet dość dużo podobno, rosyjskiego. No i mieli się wycofywać do Chin. No to Czesi obiecali, że przewiozą, że Polaków... Nie, nie, tylko takie... I dobrze. Sprawa generała Rozwadowskiego. Mój szwagier w czasie okupacji dostał wyrost tak robaczkowy i teść. O co chodzi? Chodzi o to, że szwagier mojej teściowej był profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, kierownikiem katedry. Operował, potem operował prymasa tysiąclecia. Dostał on dokumenty z choroby generała Rozwadowskiego i on stwierdził, że on zmarł na wyrostek robaczkowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tylko króciutko nawiążę do tych tez, z którymi pozwolę sobie się nie zgodzić. Przypomnę, że zamach Januszajtisa z samego początku kariery naczelnika państwa rzeczywiście świadczy jak najlepiej o naczelniku państwa, sposób jego rozładowania, ale zamach bezpośrednio stłumił nie żaden Jelenta, ani nie Piłsudski, tylko generał Stanisław Szeptycki, który po prostu aresztowany przez zamachowców, kiedy zobaczył ich przechodzący niewielki oddział żołnierzy, zobaczyli znanego sobie generała i jakichś ludzi, którzy go prowadzą, pułkowników, a więc niższych szarżą, natychmiast posłuchali generała i rozbroili pułkowników. A co się stało z Szeptyckim? Przepraszam, ja panu nie przerywałem. A co się stało z Szeptyckim? No został uznany za jednego z tych Austriaków, z którymi trzeba walczyć przez Piłsudskiego. A był to bardzo zasłużony generał w wojnie 20 roku. Należał do tych, których Piłsudski całkowicie, no że tak powiem, i systematycznie prześladował. Tak, można użyć tego określenia. W każdym, nawet wielkim człowieku, który wyrabia w sobie przekonanie o własnej nieomylności i ma zastęp setek i tysięcy ludzi, którzy utwierdzają go w tym przekonaniu,
rodzi się niebezpieczeństwo, któremu uległ Piłsudski, że on jest autorem całego dobra. Tak właśnie z zawiści wobec tych, którzy też mieli swój udział w wojnie 20 roku, zaczął prześladować Rozwadowskiego, Szeptyckiego i innych, Kukiela, prawda? To są trudne sprawy, o których trzeba pamiętać. Natomiast no myślę, że los Witosa i innych posłów w procesie brzeskim na pewno nie zasługuje na obronę. Ten los, ta decyzja, która ich zapędziła do więzienia z prawdziwymi bandytami. I to, że ktoś wybrał emigrację do sąsiedniego kraju, gdzie akurat miał najlepsze koneksje z partią agrarną, można zapytać, no ale czy miał wyjechać do Berlina, czy do Moskwy? Otóż myślę, że stawianie tak sprawy nie jest uczciwe. Odpowiedzialny za to, że Witos wyjechał, był Piłsudski, bo nie zostawił miejsca dla inaczej myślących w Polsce. Bardzo proszę. Zapraszam tutaj panią, a pana może w następnej kolejności. Bardzo dziękuję, że pan profesor dzisiaj dał mi odpowiedź na dręczące mnie ciągle pytanie. Zadałam to pytanie na grobie księdza Skorupki starszemu panu przewodnikowi warszawskiemu. Dlaczego nie doszło do porozumienia między Narodową Demokracją a Piłsudskim? Krótko pan powiedział, bo nie byli socjalistami. Tak. Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Ja mam do pana profesora takie konkretne pytanie. Czy widzi pan różnicę w postępowaniu wojewody Józefskiego i wojewody Kostka-Bierńskiego? Czy oni działali podobnie? No i który z nich, no nie ulega wątpliwości, że Kostek-Biernacki chyba ma tam więcej na sumieniu, ale chciałbym, żeby pan dokonał takiego porównania między tymi dwoma wojewodami. No tu jeszcze można by trzeciego wojewodę Bociańskiego wymienić, bo oni trzej jakby różne kierunki tej polityki wobec słowiańskich mniejszości reprezentują. No na pewno Biernacki stał się symbolem no, polityki bata. Tutaj ten tytuł opowiadania jest aktualny. Jak ocenimy tę politykę w porównaniu ze stojącą na przeciwnym biegunie polityką Józefskiego, który próbował budować porozumienie z Ukraińcami, stworzyć jakieś warunki, w których Ukraińcy zaakceptują państwo polskie i uzyskają pewne elementy autonomii, przynajmniej na obszarze jego województwa? To już każdy z państwa sobie odpowie na to pytanie, czy była szansa na porozumienie z Ukraińcami w II Rzeczpospolitej, która została zaprzepaszczona, czy wskutek siły nacjonalizmów polskiego i ukraińskiego, sprzeczności interesów politycznych. Takie porozumienie było niemożliwe. To jest pytanie, które, powtarzam, nie ma ostatecznej odpowiedzi. Jest wyborem politycznym w istocie odpowiedź na to pytanie. A więc ktoś może powiedzieć, że w istocie Wacław Kostek-Biernacki realizował rozsądnie, czyli brutalnie politykę polską, bo inaczej się nie dało na Kresach Wschodnich, chociaż on akurat miał do czynienia bardziej z ludnością białoruską. A Józefski nierozsądnie liczył, chimerę ścigał, porozumienia z Ukraińcami. I można dokładnie odwrotnie odpowiedzieć na to pytanie. Niestety nie potrafię ja jednoznacznie tej odpowiedzi sformułować, bo argumenty można znaleźć na rzecz jednej i drugiej tezy. A przepraszam, zanim oddam głos tutaj panu, czy można to pytanie przedłużyć i poprosić o kontynuację pana profesora opinii w czasie teraźniejszym? Bo ten problem jest identyczny. Tak. Myślę, że problem nie jest identyczny. Pozwolę sobie tak polemicznie zacząć odpowiedź na to bardzo ważne pytanie, bo chociaż przybywa do Polski coraz liczniejsza grupa gastarbeiterów z Ukrainy, nie wiem, czy jest ich milion, czy 1,5 miliona, to jednakże nie są oni obywatelami Polski. Nie mają praw
obywatelskich, wyborczych, mówię o stanie obecnym, nie mają tych praw. Podczas gdy 15% czy 14% obywateli II Rzeczpospolitej było Ukraińcami i oddziaływały na nich legalnie działające i nielegalnie działające partie ukraińskie, których niezależnie od tego, czy legalnie, czy nielegalnie działające, było stworzenie państwa ukraińskiego na terenie Polski, na dużej bardzo części terytorium państwa polskiego. To stawia problem ukraiński II Rzeczpospolitej na nieporównanie bardziej dramatycznym poziomie niż problem ukraiński dzisiaj dla Polski. Ten problem dzisiaj istnieje, zgadzam się z tym, że mamy problem, bardzo poważny problem z Ukrainą. Ale tylko wskutek jakichś straszliwych błędów naszej polityki dzisiejszej moglibyśmy doprowadzić do powtórzenia tego problemu z lat 20. czy 30. To znaczy trzeba byłoby maksymalnie zantagonizować Ukrainę i jednocześnie nadać prawa obywatelskie 2 milionom Ukraińców w Polsce. No to wtedy mamy powtórkę z rozrywki. Ale nie jesteśmy jeszcze w tej sytuacji. Myślę, że trzeba po prostu dbać konsekwentnie o własny interes polityczny, który sprowadza się do tego, byśmy wykorzystywali jak najbardziej tych Ukraińców, którzy chcą pracować w Polsce, a jest potrzebna ta siła robocza, bo myśmy swoją, że tak powiem, w cudzysłowie, wyeksportowali do Anglii, do Niemiec, gdzie indziej. I jednocześnie nie żądają dla siebie praw politycznych. Kiedy zaczną organizować się, żądać praw politycznych, wtedy musimy jasno powiedzieć, że nie chcemy powtórzenia problemów, które już raz przerabialiśmy z bardzo złym dla siebie i dla Ukraińców skutkiem, bo ten skutek dla Ukraińców przecież nie był lepszy, był bardzo zły. Ukraina dzisiaj ma swoje państwo, swoje bardzo duże państwo, którego nie umie urządzić. I to jest dramatyczny problem. My nie pomożemy Ukrainie w tym. Ukraińcy sami muszą, miejmy nadzieję, że kiedyś im się to uda, nauczyć się budować sprawne państwo na własnym terenie. I wiemy, że są potężne siły, które im w tym przeszkadzają. Rosjanie są bardzo zainteresowani tym, żeby nigdy Ukraińcom się to nie udało. Polska nie jest zainteresowana tym, żeby Ukrainie nie udało się zbudować sprawnego państwa. Bo kiedy Ukraina, jeśli Ukraina, mam nadzieję, że tak się stanie, zbuduje sprawne państwo, to wtedy ci, którzy dziś uciekają do Polski przed nędzą, przed korupcją, będą mogli wrócić do swojego kraju. Mam nadzieję, z dobrymi wrażeniami z Polski. Będą mogli na podstawie polskiego przykładu uczyć się, jak urządzić dobrze państwo, lepiej państwo. A więc myślę, że z mojej perspektywy powinniśmy życzyć powodzenia Ukraińcom w budowaniu własnego państwa, którego nie mieli w okresie międzywojennym. I jednocześnie powinniśmy nie dopuścić do tego, ażeby stworzyć potężną mniejszość ukraińską w Polsce, która będzie realizowała swój sprzeczny z polskim interesem program polityczny. Jeden. Sebastian Janek. Panie profesorze, jeszcze nie chciałbym pozwolić panu uciec od bieżących spraw. Jedno pytanie odnośnie ostatnich arkanów z wakacji tego roku. W artykule tam przedstawionym opisuje pan geopolitykę światową i trudną sytuację Polski, prawda, w takim ułożeniu, w jakim się znajdujemy, o którym też często historycznie pan opowiada. Chciałbym nawiązać do końca tego artykułu, prawda, o tych takich przestrogach, o takim ułożeniu pewnych realiów. I istnieje w mojej ocenie takie prawdopodobieństwo ułożenia się takiego schematu, gdzie jednak to zbliżenie Rosji i Niemiec następuje. Stany Zjednoczone idą w kierunku tej izolacji, prawda, te lobby lewicowe. Jednak tam wygrywają. Nie wiemy, jak ta przyszłość się ułoży. Przynajmniej ja nie potrafię tego ocenić, czy Trump ma szansę, prawda, kolejny raz wybory wygrać. Ale potrafimy tutaj na pewno wszyscy ocenić to, że
istnieje wielka szansa na to, że obóz prawicowy ciągle będzie przy władzy w następnych wyborach, po następnych wyborach, jeżeli nie nastąpią jakieś, prawda, dramatyczne zdarzenia. I co w takiej sytuacji, prawda, kiedy to zbliżenie następuje? Jakie widzi pan profesor takie pozytywne scenariusze działania w sferze geopolityki, w polityki gospodarczej? Tutaj, prawda, jest takim owocem, może być obecne działanie rządu, tutaj tworzenia tego międzymorza, że to zbliżenie się tych krajów, tutaj owoce takiej działalności mogą też rzutować na jakieś wybory w przyszłości tych naszych sąsiadów z południa. I tutaj proszę o komentarz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to oczywiście najtrudniejsze pytania o budowanie programów rozwiązania dylematów geopolitycznych Polski, bo to łatwo rzucić jakieś hasła, ale na ile one mają związek z realną sytuacją Polski, to jest zawsze pytanie, które trzeba postawić. Otóż wydaje mi się, że jest parę czynników rzeczywistych, na które można zwrócić uwagę. W kontekście pana pytania o pozytywne scenariusze. No zwróćmy uwagę na wybory w ostatnich kilkunastu tygodniach w naszym regionie. W Czechach dochodzi do władzy partia, to prawda, populistyczna, chyba to określenie jest najwłaściwsze, pod władzą człowieka, który najprawdopodobniej był agentem komunistycznych służb specjalnych, ale którego tożsamość chyba określa jego pozycja miliardera, najbogatszego czy drugiego najbogatszego człowieka w Czechach. I właśnie ów populizm, to znaczy przekonanie, zresztą dość mocno w Czechach i tak zawsze obecne, że czeskie interesy są najważniejsze i żadna Bruksela nie będzie nam niczego dyktować, bo my Czesi jesteśmy najmądrzejsi na świecie i wszystko wiemy lepiej. Większość Czechów podziela jakby ten pogląd. I to jest zdrowy pogląd. Myślę, że wiele moglibyśmy się pod tym względem od Czechów uczyć. I człowiek, który reprezentuje taką postawę w połączeniu z prezydentem Czech Zemanem, który też wywodzi się akurat z postkomunistycznych środowisk, ale jest dla mnie przede wszystkim wcieleniem platońskiej idei Czecha, takiego właśnie pewnego siebie, absolutnie przekonanego, że Czechy są najlepsze, krótko mówiąc, to sprawia, że o wiele zmniejsza się szansa nacisku na to, co nazywamy Grupę Wyszehradzką ze strony Brukseli. To nie znaczy, że Czechy nie będą występowały w wielu konfiguracjach przeciwko nam, w obronie swojego interesu, ale nie będą występowały przeciwko nam w obronie politycznej poprawności z Brukseli. To se ne vrati. To jest bardzo ważne. Po drugie, wybory w Austrii. No można było spodziewać się takiego wyniku, niemniej cieszę się, że on się zmaterializował. Przypomnijmy skandaliczną manipulację z wyborami prezydenckimi. Kiedy wymusiła ten potworny nacisk politycznej poprawności z Brukseli, wymusił zjednoczenie wszystkich absolutnie sił i powtórzenie wyborów, tak żeby wygrał właściwy kandydat. Kandydat zielonych, którzy nie weszli nawet do Sejmu teraz, znaczy do parlamentu austriackiego. Człowiek tak mało popularny został wskutek propagandy i manipulacji wybrany na prezydenta. Kilkanaście już będzie miesięcy temu. No ale austriacki elektorat odreagował w ślad za rzeczywistością. Wybieramy kogoś, kto reprezentuje rzeczywistość. Nie chcemy mieć więcej imigrantów. Chcemy mieć swój własny austriacki porządek, nawet nie niemiecki. To jest ważne, żeby Austria nie była tylko marchią południową Niemiec. Bo tego rodzaju sytuacja przekształcania krajów sąsiednich w stosunku do Niemiec w marchie pograniczne sterowane z Berlina jest zawsze niebezpieczna dla nas, bo Polska ma być jedną z tych marchi de facto. Obecny kanclerz Austrii, oczywiście młody człowiek, nie wiadomo co z niego jeszcze wyrośnie, jeśli można tak powiedzieć, ale reprezentuje taki elektorat i taką orientację, która wskazuje na to, że kanclerz Merkel będzie trudniej go traktować jak poprzedniego socjaldemokratycznego kanclerza Austrii, po prostu jako rzecznika interesów politycznej poprawności definiowanej w Berlinie. Czyli Austria, znów przemiana polityczna w Austrii zwiększa
nasze, siłę naszego zdania, siłę naszego rządu. Powiedziałbym, że ta siła wzrosła jeszcze z jednego powodu, niesłychanie. Przypomnijmy propagandę sprzed kilku miesięcy. Polska jest sama w Europie w sprawie uchodźców. Polska i cała reszta w Europie. No, w tę propagandę wielu ludzi wierzyło. Wielu ludzi wierzyło i w Polsce, i w Europie. Ale teraz, w ciągu ostatnich 2 miesięcy, okazało się, że to Polska miała rację. I to okazało się w sposób nie dający się podważyć. Bo Unia Europejska półgębkiem, niechętnie, ale przyznała, że fiaskiem był projekt, który lansowała pani Merkel. Że to kanclerz, chciałem powiedzieć, premier Szydło miała rację, a nie kanclerz Merkel. To ma bardzo duże znaczenie. To umacnia naszą pozycję w tej chwili i możliwość realizowania naszych scenariuszy geopolitycznych, bo mamy ludzi, którzy potencjalnie bardziej się nadają na partnerów w tej grze geopolitycznej teraz w naszym sąsiedztwie. Osłabło przekonanie o nieomylności, słuszności i nieuchronności wyroków ferowanych z Brukseli dla polityki europejskiej. Obok Węgier zatem pojawiają się inni, że tak powiem, partnerzy do budowania polityki w obrębie Trójmorza. Trójmorze, wiadomo, to jest inicjatywa nie tylko geopolityczna, ale geoekonomiczna, bezpieczniejsza, łatwiejsza jakby do przepchnięcia. Infrastrukturalne połączenia na tym obszarze mają stworzyć warunki do zbudowania w przyszłości bardziej efektywnej wspólnoty politycznej między tymi krajami. Bo dzisiaj się różnimy w różnych kwestiach, ale jak będziemy mieli wspólne interesy, zabiegi o wspólne pieniądze na wielkie projekty infrastrukturalne, na te drogi, autostrady, linie kolejowe, mosty, które udrożnią przestrzeń między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim, to interesy nas zbliżą. To jest najlepszy sposób, żeby porozmawiać sensownie z Czechami. Zresztą z każdym innym narodem. Interesy nas zbliżą, prawda, kiedy będziemy je razem robili. I to są przesłanki do myślenia o tym, że jest szansa. Nic nie jest przesądzone. Jest szansa jednak na to, żeby mówienie o programie Trójmorza nie było już tylko łowieniem mrzonek, ale początkiem realizacji autentycznego programu umocnienia polskiego znaczenia w Europie i ochrony naszych interesów dzielonych wspólnie z innymi krajami tego regionu. Mówił pan o niepewnej sytuacji z Ameryką. Ja też o tym pisałem. Przecież wiadomo, jaka tam się toczy ostra walka ideologiczna. Ale mam wrażenie, że to, co stało się w Austrii, to, co dzieje się w Polsce, na Węgrzech, ma także swoje echo w zglobalizowanym świecie. To tak się już dzieje. W Stanach Zjednoczonych. Czy my jesteśmy echem tego samego zjawiska? Nieważne, kto zaczął, kto jest pierwszy, kto drugi. Ważne, że to jest wspólne zjawisko. Powrotu do rzeczywistości. Ludzie wracają do rzeczywistości. Stopniowo wyzwalają się. Nie wiem, czy ten proces jest trwały, ale obserwujemy teraz jego, no można powiedzieć, skutki w tej chwili. Ludzie wracają do rzeczywistości, wyzwalają się z nacisku nierzeczywistości, którą dyktowała polityczna poprawność przez telewizory, przez te New York Timesy, Guardiany, gazety wyborcze i inne, prawda, media nowocześniejsze czy starsze, nieważne. Ludzie zaczynają rozumieć, że coś tu jest zagrożonego, dla nich ważnego, ich tożsamość, ich bezpieczeństwo, ich przyzwyczajenia kulturowe, ich interesy ekonomiczne wreszcie. I głosują na tych, którzy im mówią, obronimy waszą tożsamość, wasze interesy ekonomiczne, wasze bezpieczeństwo. Może niekoniecznie obronimy wasze miejsce w hierarchii chwalonych przez najbardziej autorytatywne gazety, media, gwiazdy medialne. To, co dzieje się w świecie aktorskim, wbrew pozorom, myślę, ma przełożenie także na poprawę polskiej sytuacji. Celebryci aktorscy, którzy stali się w ostatnich kilkunastu latach, zwłaszcza w ostatnich kilku latach, najważniejszymi źródłami autorytetu. Co powie aktor X? Co powie aktor Y? No to jest ważniejsze od tego, co powie polityk, czy pan Kowalski, czy pan Nowak. Otóż widać, jak te najjaśniejsze gwiazdy ciemnieją. Jak strasznie złe, skorumpowane jest to środowisko. Mówię zwłaszcza o tych gwiazdach globalnych ze środowiska Hollywood. Jak straszliwie zdeprawowani są ci ludzie. Nie wszyscy, ale wielu z nich.
I znów powracający do rzeczywistości ludzie zastanawiają się, to Kevin Spacey albo Angelina Jolie będzie mówił mi, jak żyć? Może jednak sam wiem lepiej od tych aktorów. To ma swój skutek także dla nas. Po prostu przestają działać, mam nadzieję, że przestają działać słabną, kanały manipulacji, globalnej manipulacji. I na ten powrót do rzeczywistości liczę najbardziej. Może się przeliczę, może to się zmieni. Pamiętajmy, no, Soros nie dlatego zadysponował kilkadziesiąt miliardów dolarów ze swojego majątku, prawie wszystko, rzucił teraz do walki o to, żeby wróciła nierzeczywistość. Musi już prawie wszystko wydać ze swojego zbudowanego na manipulacji właśnie majątku, żeby walczyć z powrotem rzeczywistości. Ta walka trwa, nie wiadomo kto wygra, ale na razie mam wrażenie, że rzeczywistość jest w natarciu. Chwała Bogu. Z Bożą pomocą oczywiście rzeczywistość zawsze na końcu wygra. No ale pytanie, czy za naszej kadencji. Mam wrażenie, że jest na to teraz nadzieja. Tak. Panie profesorze, mam dość duży problem emocjonalny związany z tym wszystkim, co pan powiedział, bo jest to dla mnie w jakimś sensie bardzo pouczające, a jednocześnie szalenie dramatyczne w historii naszego państwa i naszej historii. I chciałem się zapytać pana, czy mógłby pan powiedzieć, bo w moim wyobrażeniu ja widzę nieprawdopodobny wpływ trzech zaborów na trzy różne myślenia w społeczeństwie polskim. Jak zaczynam rozdzielać to na zachód, wschód i południe, to te wszystkie, powiedziałbym, dywiacje polityczne, które bardzo silnie próbują znaleźć uzasadnienie, krystalizują się bardzo wyraźnie. I drugie pytanie, które chciałem zadać, czy to ma sens po prostu to, a drugie pytanie chciałem zadać, czy nie uważa pan, że żeby wrócić do polskości i do wartości, które muszą wywodzić się oczywiście z rodziny, która była zniszczona przez komunizm, czy jest szansa zbudowania szkoły polityków, w których są pewne zasady stworzone, że polityk to człowiek, który nie kłamie, polityk to człowiek, który szuka prawdy i szuka tej prawdy dla dobra społeczeństwa i polityk jest to człowiek, który swoimi umiejętnościami przyczynia się do rozbudowania i powiększenia dobra narodowego. Czy jest możliwość stworzenia, bo teraz co ja widzę często u polityków, a szczególnie u tych, którzy są w tej chwili w opozycji, to ja nie mogę słuchać, bo tam jest kłamstwo, kłamstwem pogania i jeszcze kłamstwem uzasadnia. Więc w związku z tym ja nie mogę, nic z tego nie mogę zrozumieć, a jeśli tak dalej będzie, to co biedny człowiek, który przychodzi z fabryki albo przychodzi z pracy, otwiera telewizor i słucha tego i co on ma powiedzieć, jak nie ma tej wiedzy? Dziękuję bardzo. Nawiążę najpierw do drugiej części pana wypowiedzi czy pytania. Myślę, że szkoły polityków nie da się stworzyć. Można stworzyć i są szkoły dobre i dobrze działające, przynajmniej w niektórych okresach, urzędników państwowych, średniego i wysokiego szczebla. Taką szkołą była przynajmniej w pierwszych latach swojego istnienia, nie wiem jak jest teraz, może nadal tak jest, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. No, minister Stasiak, absolwent pierwszego rocznika tej szkoły, jest najlepszą wizytówką tego, jak wygląda wzorowy urzędnik Rzeczpospolitej. I takich próbowano tam szkolić. Ale polityk w systemie demokratycznym narażony jest na takie pokusy, o których mówił marszałek Piłsudski. On nie mówił samych złych rzeczy dlatego, że wymyślił je. W niemałej części opisywał, chociaż zbyt czarnymi barwami, obraz rzeczywisty. Tak jest w systemie demokratycznym, w Polsce, w Niemczech, w Anglii. Można oczywiście próbować ograniczać pewne skrajności tych patologii, które wiążą się z rywalizacją sejmową, rywalizacją międzypartyjną. Bo alternatywa moim zdaniem jest gorsza. Alternatywa jest taka, w której jest właśnie światły mąż, który prowadzi całą resztę, która ma tylko słuchać. To nawet jeśli chwilowo przynosi dobre rezultaty, bo są krytyczne momenty, kiedy trzeba pójść za światłym mężem, ale w dłuższej perspektywie przynosi to złe rezultaty. Bo nikt nie ma, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasu, monopolu na prawdę.
i na rozpoznanie rzeczywistości. Kultura dyskusji, myślę, że problem polega na tym, że nie ma już żadnego forum, na którym wymieniałyby się argumenty. Przypomnę, że kiedyś było takie forum, może małe, może nie najlepsze, ale było, to była Rzeczpospolita. Mam na myśli pismo o tym tytule, kilkanaście lat temu. Kilkanaście lat temu myślę, że Rzeczpospolita była ostatnim takim forum, gdzie mogli z różnych stron ludzie przedstawiać swoje argumenty. Argumenty, a nie krzyki, nie połajanki. No niestety to zanikło. Dlaczego zanikło? Bo nie ma potrzeby. To znaczy nie sprzedaje się to. Nie sprzedaje. Ja wiem, że nie dlatego zmienił właściciela Rzeczpospolita i tak dalej i zeszła na psy, mówiąc kolokwialnie bardzo. Ale dlatego jakby zjawisko, o którym mówię, jest dramatyczne, że najwidoczniej wolimy słuchać argumentów, do których jesteśmy już przekonani. Wolimy słuchać wyłącznie źle o naszych adwersarzach i w związku z tym nie wyrabia się potrzeba szlifowania własnych argumentów w polemice z argumentami drugiej strony. Bo przyjmujemy założenie, że druga strona może być tylko zła. I często tak jest. Ja nie mówię, że ten obraz zawsze jest fałszywy. Ale sprawia on, że utrwala się jakby no taka sytuacja, w której mówimy tylko do przekonanych, mówimy argumentami znanymi, wyświechtanymi coraz bardziej. Czy można to odwrócić? No, mam nadzieję, że stopniowo powrót do rzeczywistości tutaj następuje. Bo najprostsze, najbardziej przemawiające do wyobraźni są nie wyrafinowane argumenty intelektualne, ale ta dotykalna rzeczywistość. Program 500+. Większa sprawiedliwość w działaniu państwa. Większa, źle powiedziałem, pojawienie się w ogóle elementu sprawiedliwości w działaniu państwa, którego w ogóle przedtem nie było. To jest coś, co ludzie, nawet jeśli nie słuchają, nie czytają ani TVN-u, ani publicznej telewizji, ani prawda, żadnej gazety nie czytają, po prostu widzą to. Jest bardziej sprawiedliwie, jest próba wyrównywania oczywistych niesprawiedliwości wynikających ze swego rodzaju podboju, jakiego dokonała ekipa rządząca przez większą część czasu Polską od 1989 roku ze zbyt krótkimi przerwami, żeby przerwać jakby tę procedurę traktowania Polski jako zdobyczy. To zjawisko przywracania funkcji państwa staje się czytelne przez działanie tego państwa. I nawet jeżeli no jakby nie od razu wraca to, o co panu chodzi, czyli no właśnie taka uczciwa debata polityczna, to ci, którzy próbują zakrzyczeć rzeczywistość, mówić, no nie, 500+ to bzdura, prawda, nic z tego nie będzie, państwo nie jest potrzebne w ogóle do niczego. Ci ludzie będą przegrywali wybory, na to liczę. Na to liczę, przegrają w starciu z rzeczywistością. I wtedy, żeby wrócić do władzy, zresztą to już nawet przyszło, moim zdaniem widać początki tej refleksji po stronie dzisiejszej opozycji totalnej, że samym stwierdzeniem, że PiS jest zły, nie wygramy wyborów. To w ostatnich kilku miesiącach widać w wypowiedziach pojedynczych, powiedziałbym, przedstawicieli tamtej strony te refleksje. No coś ten PiS dobrego robi, prawda? Trzeba się zastanowić, czy my cokolwiek dobrego możemy zrobić. Na razie, powiedziałbym nie, na razie pojawił się program przerażający. Mam na myśli wypowiedź programową przewodniczącego Schetyny na ostatnim, że tak powiem, forum Platformy Obywatelskiej. To jest program likwidacji państwa polskiego. Program likwidacji państwa polskiego. Podział na mafie lokalne. To jest ta idea pod hasłem wolności. Likwidujemy państwo polskie, oddajemy resztki tego dobra wspólnego mafiom lokalnym. No to jest jakiś pomysł. Mam nadzieję, że on nie zdobędzie jednak większości. Ale niektórzy, no jednak inni mówią, że no trzeba coś wymyślić, jakiś program pozytywny. Przypomnijmy, PiS, żeby zdobyć z powrotem władzę, wykonał gigantyczną pracę programową. Miałem zaszczyt brać udział w takim ogromnym
zebraniu programowym w Katowicach w roku 2015 na początku, poprzedzającym kampanię wyborczą. No to było dziesiątki paneli na najróżniejsze szczegółowe tematy. A co z drogami? A co z przemysłem takim? A co z innym przemysłem? Na każdy PiS próbował znaleźć jakieś odpowiedzi. Na pewno nie wszystkie były dobre, ale widać było ogromną pracę koncepcyjną, programową, jak zrobić, żeby było lepiej ludziom, a nie tylko zmanipulować opinię publiczną argumentem strachu, że przeciwnik jest zły, więc musimy wygrać. Otóż myślę, że to, że właśnie wygrał program w ostatnich wyborach i że widać, że brak programu, hasła wyłącznie straszenia przeciwnikiem politycznym, czyli PiS-em, są mniej skuteczne, że spadają te słupki Platformie, że o Nowoczesnej nie wspomnę, to pokazuje, że niejako rzeczywistość odbuduje potrzebę wymiany argumentów, wymiany programów. Przepraszam, że trochę jak mantrę powtarzam to hasło o rzeczywistości, ale mam wrażenie, że ona jest najważniejsza, że powrót do rzeczywistości jest kluczem do jakiegoś optymistycznego zakończenia naszej dyskusji. Dziękuję proszę za nią Państwa, serdecznie. To już ostatnie było pytanie i ostatnia odpowiedź. Ja przepraszam, ale mamy czas już reglamentowany. Zanim tylko ostatnie, bo żeby pan nie był usatysfakcjonowany, o 3 zabory, tak? Aha. To tylko króciutko, najmocniej przepraszam. Tak, myślę, że wszystkie 3 zabory miały zły wpływ na naszą mentalność, bo w ogóle zabory miały bardzo zły wpływ na naszą mentalność. Ale jednocześnie w każdym z zaborów możemy odkryć także jakieś elementy pozytywne. Nie w tym, co wprowadzili tu Rosjanie, u mnie, że tak powiem, Austriacy, a w Poznaniu Prusacy. Nie. W zderzeniu z tym wyzwaniem tworzyły się pewne cechy, które można uznać za pozytywne. Pewna większa chyba otwartość tutaj, tak to sobie stereotypowo wyobrażam, w kongresówce. Większa szerokość gestu, że tak powiem, śmiałość działania politycznego w zaborze rosyjskim, którą można przeciwstawić oczywiście innym złym wpływom rosyjskim na duszę polską, jak to Zdziechowski opisał. W Galicji mamy oczywiście fatalną tradycję biurokracji austriackiej, okropną. Słusznie trochę Piłsudski mówił o tych Austriakach, ale to tak pół żartem polemizuje z pierwszą częścią dzisiejszego wykładu. Ale jednocześnie jednak wytworzyła się w tych galicyjskich warunkach, stańczykowskich warunkach pewna kultura kompromisu i konsensusu. Tak szydzi z niej na przykład w ostatnim tygodniku w sieci pan Janecki. Jest za co krytykować, prawda, że to Duda, prezydent Duda reprezentuje właśnie takie krakowskie dogadywanie się, układanie się. Dogadanie się i układanie się, a w każdym razie nie przeradzanie każdego sporu w ostry konflikt polityczny, nie jest złem absolutnym. Trzeba umieć rozmawiać ze sobą. Trochę to, myślę, jest w tradycji krakowskiej, której wiele elementów nie cierpię, chociaż jestem Krakusem z babki, prababki. No i tak samo Wielkopolska, no ta pewna sztywność, praworządność, że tak powiem, do której przyzwyczaili Prusacy swoimi nieuczciwymi zresztą pod wieloma względami prawami Wielkopolan i twarda walka o byt wyrobiła no, znów pewne cechy, od których powinniśmy się od Wielkopolan uczyć, a więc odrzućmy to, co złe z zaborów, szukajmy tego, co w walce z zaborcami wyrobiło, że tak powiem, w społeczeństwach tych 3 dzielnic, na które Polska została podzielona, dziedzictwo zaborów. Taką raczej optymistyczną czy pozytywną, powiedziałbym, próbowałbym przedstawić odpowiedź na pana pytanie. Dziękuję bardzo jeszcze raz i przepraszam, że przepraszam. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, zanim pożegnamy pana profesora już ostatecznymi dzisiaj brawami, ja pozwolę sobie sprawić maleńką niespodziankę. Panie profesorze, do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej grupa uczestników wykładów pańskich tutaj w Amikusie pozwala sobie wystosować list, którego króciusieńki fragmencik przeczytam, bowiem już nie chcę zabierać czasu panu.
I chcę powiedzieć, że pod tym właśnie apelem o kontynuację naszych spotkań, trudno się domyślić, czego dotyczy, podpisało się w tej chwili 187 osób z dzisiaj tutaj zebranych. Zachęcamy do składania następnych podpisów, ale myślę, że przynajmniej główne dwie myśli, którymi tutaj, które chcemy przekazać do Senatu, chcemy się również z Panem nimi podzielić. I jako słuchacze otwartych wykładów Pana profesora Andrzeja Nowaka zwracamy się do Senatu Rzeczpospolitej z podziękowaniem za możliwość prowadzenia tych wykładów w roku 2017 w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Tutaj kłaniamy się naszym Polonusom, bowiem oni stanowią gro widowni internetowej i dlatego także chciałabym, ażeby wiedzieli, że o nich pamiętamy i że tutaj podkreślamy ich udział i zaangażowanie. Jednocześnie wyrażamy najgłębsze przekonanie, że warto kontynuować te spotkania w obecnej formie w kolejnych latach, gdyż stanowią bezcenne źródło wiedzy o naszej narodowej historii i tożsamości, prezentowane na najwyższym akademickim poziomie. Wykłady budują ducha patriotyzmu i narodową dumę w oparciu o rzetelną wiedzę, dostarczają konkretnych argumentów, obalają krzywdzące polskie mity i niwelują narosłe przez lata kompleksy. Zebrane w jeden trwający już od 2 lat cykl Węzły Polskiej Pamięci tworzą atrakcyjne i stale aktualizowane kompendium wiedzy, przydatne nie tylko dla miłośników historii, ale także nauczycieli, pedagogów i wychowawców młodego pokolenia Polaków w kraju i poza granicami. I tutaj dalszy ciąg. Wyrażamy nadzieję i przekonanie, że dzięki wsparciu Senatu formuła wykładów w ramach projektu Akademia Polskości będzie kontynuowana i rozszerzana w kolejnych latach. Z poważaniem uczestnicy wykładu Jedność i podziały II Rzeczpospolitej w Domu Pielgrzymkowym Amicus w dniu 7 listopada. Bardzo jeszcze raz dziękujemy i liczymy na kontynuację oczywiście. Czy można się dopisać, bo ja cały czas parowałem na dole na pana profesora.